Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Maszynki. Kochani, mamy sporo zadań, zwłaszcza że również kilka pociągów nie może znaleźć drogi i to właśnie tu, na tej trasie, kurde, długiej. Natomiast można by sobie tartak ulepszyć, ponieważ jak widzicie, tartak tak z trzech bali robi dwie deseczki, natomiast z tymi deseczkami nic nie robimy. Ale można by zrobić sklep z zabawkami, który bezpośrednio sprzedaż drewnianych zabawek. Aha, czyli to będzie można od razu przerabiać na pieniądze. Natomiast pieniądze... Nie wiem. Zwiększa produkcję dzięki dobrych warunków. Można by za 30 deseczek zrobić więcej deseczek. Natomiast dowiedziałem się również, że... Zaraz wrócimy do tego, że te tu... Gdzie to jest? Tu. Nie tu. Tu. Że te wszystkie fabryki narzędzi, one nie tylko, widzicie, przyjmują, bo ja tak na początku myślałem, że przyjmują trzy deski, czy trzeba przywieźć trzy deski, cztery węgielki i trzy te. Trzy sztabki metali, metalu. Natomiast one po prostu produkują w zależności od tego, co przywieziemy, daną ilość żetoników. I to można by ulepszyć w różny sposób właśnie, albo stolarza, że jeżeli przywieziemy 5 deseczek, dostajemy 6 żetonów, fajna sprawa, tylko pójdziemy z kasą wtedy. Narzędzia rolnicze można produkować za 120 tego węgla, za 5 stawek 6, albo magazyn produktów, jeżeli przywieziemy różne rzeczy, no to dostaniemy pojedynczo. I to by było spoko, bo teraz musimy przywieźć, znaczy nie, tu jest chyba robione osobno. Tak mi się wydaje. Tak, że za 3 deseczki dostajemy jeden żeton, za 4 węgle dostajemy jeden węgiel, a po ulepszeniu każdy pojedynczy, jeżeli przywieziemy wszystkie naraz, i to jest to, co chciałem tutaj początkowo, myślałem, że tak to działa, no to dostaniemy po jednym żetoniku. No dobra, czyli po prostu to działa tak, jak działało, czyli trzeba by tak naprawdę tartak ulepszyć, bo mamy zadanie, tu jest 60 na 400, można by na przykład sam las ulepszyć, dodając po prostu, czy siejąc dodatkowe dodatkowe drzewa, szkółkę leśną po prostu dodać, nie? I wtedy będziemy mieć większą ilość drewna. Natomiast to jest stówkę, kosztuje trochę pieniędzy, faktycznie mało jest obecnie, więc... aha! Stójmy, stój, 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 stój! Mieliśmy zobaczyć, czy ten pojedzie. Ten jedzie tam. Tu mamy z tartakiem właśnie, czyli wy się tutaj dorzuciliście na tę trasę. Czy tu mamy pociąg? Nie. Tu zrobiłem, czy zrobiliśmy ostatnio kolejny rozjazd. No ty jesteś tu. No i pytanie, czy ty pociągu, jaką masz trasę? Nie masz ustawionych, wiesz co? Zróbmy tak. Dodamy ci tu. Dodamy ci tu. I dodamy ci tam. No. I to powinno zadziałać. I wtedy byś po prostu wrócił tu? Do kopalni rudy? Tak? Dobrze mówię? A nie, jeszcze węgla. Dobra, chwila. Tu, trasa pociągu, dodamy jeszcze to. I to damy na początek. Czyli ta stacja, potem tu, potem tu, potem tam. I potem wracamy z powrotem tu. No i tu jest ten pociąg z drewienkiem, dojechał. Z deseczkami. No i tyle. No i pusty wraca, nie? No i pytanie, czy tamten pociąg jak przyjedzie, bo ty powinieneś się zatrzymać. Właściwie to nie wiem, gdzie się powinieneś zatrzymać. Bo ty wracasz. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale wracasz chyba po węgiel tamten. Więc ty powinieneś jechać tu, tędy i ty jesteś drewniany. Ale to nie szkodzi. Powinieneś pojechać tędy, tu i tędy. Ty przyjechałeś po to. Masz 200 węgla. Gdzie ty, stary, jedziesz teraz? Jedziesz do stacji numer 3. Jedziesz tu, a potem powinieneś pojechać tam. Dobra.
Ty jedziesz tu. Dobra, ten pociąg zbyt długo stoi, ten zbyt długo stoi, ten nie ma możliwości, ale powinien mieć już możliwość. Tu, pojechać w prawo. I tutaj powinieneś się zatrzymać i przepuścić ten pociąg. Bo widzicie, tutaj jest strzałeczka na czerwono, więc nie można tędy przejechać, natomiast można przejechać tędy w dół, tu i tam. Ty możesz przejechać tu i wydaje mi się, że ten pociąg działa, no zresztą to jest tylko jeden pociąg. Tam i nazad jeździ. No właśnie, ty stoisz, mimo tego, że długo czekasz, no ale to nie szkodzi. Nie chcę tego rozwalać. Ten zbyt długo czeka. Tutaj jest jakaś masakra w ogóle. Tak. Dobra, ty zawróć na razie. Tutaj coś trzeba będzie z tym zrobić. Bo ty sobie zawracasz. Tu. Miejmy nadzieję. Ty powinieneś pojechać tu. Natomiast ten pociąg, nie wiem, czy on powinien tutaj tak naprawdę, czy go nie puścić jakoś tędy, boczkiem. Żeby tutaj na ten peron drewniany miał dostęp tylko pociąg z drewnem. Bo ewentualnie można zrobić tak. Wywalić to, dobudować nowy peron, bo można, w ten sposób. I tę trasę rozwidlić jakoś, może nawet stąd, w ten sposób. Coś takiego. Tu musiałby być, że tu jest tylko w tę stronę. Boże. Tak. Tutaj tak. A tutaj tak. No, tutaj w dobrą stronę. Czyli ten tutaj sobie będzie jechał tędy. Ten drewniany. Właściwie gdzie ty jesteś, ty drewniany? Zaraz, stój. Ty drewniany, stary, zawróć, bo ty tutaj nie potrzebujesz jechać tędy. Ciągle mi się ta pauza ze spacją kojarzy. Dobra, jak wygląda sytuacja tu? Tam. Nikogo nie ma. Gdzie są wszyscy? Ty jesteś tu z drewnem. Czekasz na drewno. Ty jedziesz tu elegancko po węgiel. Przyspieszmy to troszeczkę. Pytanie, czy nie za mało tego, nie? Ale w razie czego mamy zajezdnię. Właściwie to jedź do zajezdni. Dodamy ci jeszcze parę tych, parę pociągów. No, halo. Nogą, zajezdni. No, dodamy po jednym jeszcze wagoniku. Dobra. No, tego Talbota. Tego. Tak? Nadałem? Tak. Nadałem, tylko poustawiajmy. To jest do węgla. Tak, bo to jest linz do węgla, więc no. Nadajmy jeszcze jednego Talbota z węglem. Dobra. Go. Czyli pojedziesz tu po węgiel. Jakby od nowa, nie? Jedziemy. Pojedziesz tu po węgiel, tu do tych czterech, ale ty masz już trochę węgla, nie? Albo i nie, nie, albo i nie pojedziesz po węgiel. No twoja trasa, nie, no tu się powinna zacząć twoja trasa.
Jedziesz, stary, tu. Tu mamy pociąg osobowy. Tam mamy pociąg z drewienkiem. Era pary. Mógłbym już zapłacić na przykład. A nie, musiałbym mieć 100. Po tym jak to zrobimy, już jest koniec gry. Także era pary to jest ostatnia era. Ty jedziesz sobie tutaj z tym. No i się żeś zrąbał. No. Miałeś jechać stary do tego. Do węgielka. Stary, ale nie je... Nie tu. Nie tu. No cholery jasnej. Pojedziesz sobie tam i bzdura to jest. Stać. Natomiast nie przejedziesz, więc tyle dobrze. Tak zróbmy, bo go nie widzę. No, bo ty jesteś tam. Ty zawróć. Gdzie ty jesteś? Wow. Nie, myślałem, że aż tu jesteś. Tu jesteś, stary. Pociąg ósmy. Czemu to na dole mi się pokazuje? Zawróć, stary. No bo ty pojedziesz tu. Ty jedziesz z powrotem tu, ale będziesz jechał też tam. Więc czekamy. Nawet nie wiem, na co czekamy. Znaczy, no, nie pojedziesz tam, bo ten tutaj stoi. Tu, aż dotąd, to jest jeden odcinek. A tutaj jest pociąg na tym. Co za masakra. Ale tu chyba działa wszystko, nie? Zobaczmy. Ty masz, stary, maile? Nie, ty masz tylko ludzi. Jedziesz tu. Potem tu, czyli tu jesteś. Jedziesz tam. Ty czekasz na tego, aż przejedzie. Ten ma wagony pocztowe. I wtedy ty będziesz mógł jechać. Tu troszkę pod górkę. Zbyt długo oczekuję. No ja wiem, stary, że zbyt długo oczekuję. Zaraz cię będziemy musieli cofnąć, jak ten będzie wracał. Czy już wrócił? Nie, gdzie on jest? Gdzie ty, stary, jedziesz? To gdzie ten pojechał? Ostatecznie. Co się z nim stało? Tu jesteś. Bo nie miałeś gdzie pojechać, pojechałeś do zatoczki. Dobra. Ty masz start. Czyli, jeżeli ten przyjedzie, no będziemy mieć mega opóźnienie. Ten przyjedzie tu z tym drewienkiem. O, znaczy on pusty przyjedzie, nie? On się tu nie zatrzymuje. Jedzie tam po drewienko. Potem z tym drewienkiem tu. Tu i tam. No i mam nadzieję, że tamten dojedzie tu. Tu się rozbudowują. Chorzów i kędzierzyn koźle. Troszkę, no, krzywo, ale nie szkodzi. Jeżeli chodzi. Tu jest to. A my jesteśmy tutaj z tym wszystkim. Nie, to jest ten pociąg, który jedzie. Żeby tamtego puścić. Z rudą wszelaką. Ale wydaje mi się, że tutaj działa to.
Tu ludzie wsiadają i ty stary chyba zawracasz, nie? Tak mi się wydaje. Tak, bo masz zawróć. Dobra, zawróciłeś. Elegancko. No i jedziesz. Tu wydaje mi się, że to działa. Bo tutaj mamy węgielek, tu jest ta fabryka narzędzi, w której dostarczamy węgiel. Cztery węgla to jest jeden ten. No, tu można by to ulepszyć ewentualnie. Za 85 desek trochę mało. Można by stolarza ulepszyć, natomiast tego stolarza nie używamy. Tego stolarza używamy. Więcej desek. Bo tutaj przywozimy tylko deski na tartak, natomiast z tartaku te deski trzeba będzie ulepszyć, czyli tu faktycznie. Tak, dobrze mówię chyba. Bo tutaj mamy osobny pociąg z tym, z drewnem. Tak, bo ty jedziesz teraz. Dobra, chwila. Bo naciskam różne pociągi i mi to nie wychodzi. Ty jedziesz, stary, tu, potem jedziesz tu do tartaku. A, zawozisz jednak tutaj. Czyli warto by ewentualnie to ulepszyć za 240. No. Ulepszymy sobie to za 240 z tego względu, że potrzebujemy więcej żetonów desek. I to naprawdę sporo. Zobaczcie, że mamy faktycznie mało. Ale tu mamy dostęp. Czy ty dojechałeś już? Nie wyjechałeś. Tu jest ten pociąg z drewnem, który pojechał już tam. Więc mam nadzieję, że jakoś w miarę to nadgonisz i wyjedziesz stąd. No i chciałbym budować tutaj przełącznika takiego, bo on tu jest niepotrzebny. Ty miałeś się w ogóle stary nie znaleźć na tych torach. Twoja trasa się kończy tu. Także to. Natomiast tego nie mogę dać, kurde, jednoskrętnego. Tu jest jednoskrętny. Ty pojechałeś tam. Ten warsztat też można jakoś ulepszyć, ale 240. Zbyt mało miejsca. No właśnie, tego nawet nie ulepszymy, kurde. Co za masakra. Także tu jest takie, kurde, niewydolne to trochę, no ale cóż. No ewentualnie tu można by kopalnię zrobić tylko i cześnie. I otrzymywać, bo też tak można zrobić. Z tego ulepszenia, bo ogólnie dostajemy z czterech węgli jeden żeton węglowy, mamy 200. Natomiast mamy też pociągi, które jeżdżą, że tak powiem, na węglu, więc węgielek też by mógł się przydać. No, zróbmy na razie tak. Wstawimy tak. Wstawimy tu. Wstawimy tu. No, jakoś tak można by zrobić. Tutaj stację. No. No i chyba nawet z tego. Tylko to jest, kurde, daleko. Aż tam. Nasz depozyt. Więc może ewentualnie zróbmy drugi. Nie tak. To będzie nas kosztowało 58 tu lokomotywkę. Myślę, że porter wystarczy. No i by się połącz dwa miasta, może później. Mamy postęp 21. Kurde, mało. Bo to jest ten bardzo daleko, ten las. Można by albo Linca zrobić, albo Talbota. Wydaje mi się, że Talbota po prostu. Stary, trochę wjechałeś nie tu, gdzie trzeba. Dobra, chwila. Stój. Zróbmy Talbota i to takiej ilości sporej. Masakra.
masa całkowita 131 ton, ale nie wiem ile ten, ile kilometrów na tonę. I stąd, no, a wydaje mi się, że ok. Zrobimy ci stary trasę, żebyś pojechał tu, tu. Zaraz, bo coś tu. 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 I zawróć. Go. Tak. Natomiast ty, mój miły, twoja trasa wygląda tak, że jedziesz stąd. Właściwie nie wiem czemu stąd. To jest twoja trasa kolejna. Potem ta, nie. Ty stary, jedź najpierw tu. Znaczy tu jedź. Tu, potem do tej. Jak to zrobić? To jest wyładuj. Pomiń, dobra. Czyli tak, jeszcze raz, jakby od początku. Jedziesz tu, po węgielek. Potem. Potem tu. Od węgielka jedziesz tu. Potem stary tam. Właściwie tu, czyli tu, 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 tu i zawróć. No i właśnie, chodzi o to, że jak ty pojedziesz tędy, gdzie jest ten pociąg tu? Tu i ty jedziesz w tym kierunku. Natomiast tu masz, kurde, wolną drogę. No dobra, ale tutaj nie masz, dobra. Okej. Okay. Czyli ty, stary, pojedź tu i w prawo. Tylko żeby ten się wyrobił. Żeby ten zdążył wjechać tu. I to będzie wszystko gitara. Tak, ty się tutaj pakujesz węglem. Masz 30 na 54 węgla. A więcej nie będziemy robić, nie ma potrzeby. W sumie... Aha, nie, bo ty tego bal nie przyjmujesz, tylko przyjmujesz deski, więc nie ma sensu tego lasu używać. Stary, ale szybko! Mogę cię jakoś zatrzymać? Zawróć! No, podjedź kawałek. Jaka masakra. Chcę, żeby ten wjechał tu, ten, żeby zawrócił i będzie git. No ale stary, stój. Dobra. Ten przejedzie tu. No ale ruchy, stary, naprawdę. No ruchy. No pojedzie tu, ten tam. Ty, stary, jedziesz do stacji numer 1 po węgiel i git. No i ty jedziesz odwieźć deseczki. Mam nadzieję, że stary jedziesz tam. Że jedziesz w prawo. Bo jak nie, tutaj na tym rozwidleniu. No. Dobra. Może to działa. Ojojoj. Długo oczekuję, to wiedzieliśmy. Ty nie wiem, czemu oczekujesz długo. Ty wiedziałem. Tutaj jakaś tragedia była. Ale tu chyba działa wszystko. Tak mi się wydaje. Bo to, że długo oczekuję, to spoko, ale... Że go ktoś tam...
nie chciał przyjąć, to byłby problem. No, elegancko. Dobra, wydaje mi się, że to działa tutaj. Miejmy nadzieję. No właśnie, chodzi o to, że ty przejedziesz, kurde. I dupa. O, właśnie tutaj dupa. Dobra, zawróć tam. Tu jest za dużo jakichś tych. Spróbujmy coś takiego. Stać wszyscy. Freeze everybody. Spróbujmy coś takiego. Nie buldożeruj, tylko spróbujmy zrobić tutaj most. Mosty tylko mogę kwadratowo robić. Naprawdę. Tu się coś zepsuło. Naprawdę nie mogę mostu zrobić w tym miejscu. Tylko kwadratowo mosty mogę robić. Bo chciałem most zrobić w tym kierunku, nie? Ale to jest kurde. Bo można by most walnąć tu. Błędne skrzyżowanie. Czekajcie, czekajcie. Nie, chcę ten most walnąć, żeby po prostu może stąd już poprowadzić nowy. Tak. Coś takiego. Most drewniany, maksymalna prędkość 80, można kamienny. Tak będzie wyglądał. Wydaje mi się, że kamienny będzie spoko. Można go tylko podnieść jeszcze troszeczkę w tym miejscu. Ale czy jest sens? Tu wydaje mi się, że... może nie. No dobra, podniesiemy go. Ok. Teraz tak. Stąd. Tu. No. Zawróć. Zawróć, zawróć. Ty też zawróć. To tak trzeba będzie zrobić w świecie. Szybko. Ty jesteś tym. Zawróć. To trzeba będzie rozwalić. No i czemu tam pojechałeś? Do cholery jasnej. Pierdziele z tym. No i do zajezdni będzie jechał. Dobra, ty pojechałeś tu. Ty stój. Dobra. I teraz tak. Nie mogłem tego rozwalić. Prawdopodobnie. Czemu tego nie mogę? No. Bo to mogę. A ten kawałek? To trzeba będzie usunąć. Nawet całość. Bo to poprowadzimy właśnie przez ten most. O. I w tym momencie... mam nadzieję, że nikt tego nie zobaczy. I w tym momencie tu pod mostem... będzie można to przedłużyć ewentualnie. Może jeszcze troszeczkę. Tak dotąd. Żeby tu od stacji. Albo stąd. Czy ten przejedziemy? Chyba tak. Co za masakra. Usuniemy ten.
Tu jest tę stronę, tu jest tę stronę. Tu jest OK. Co tu się dzieje? Gdzie? Żeby to było trochę dłuższe, nie? Dlatego chciałem, bo tutaj się kurde problemy zaczynały. Ty oczywiście pojechałeś. Nie wiem po co i gdzie. Dobra, idę do zajezdni, bo widzę, że. Nie można z tobą. Ten sobie elegancko przejechał. Ten tu pod mostem. Wiesz co? Tobie może też kurde damy większy ten. Chociaż ty masz dobry, ale możemy ci dodać wagonów. Dobra, jedź też do zajezdni. Ty sobie elegancko jedziesz. Ty masz zajezdnię tu? Nie. Masz zajezdnię po drugiej stronie? Tu. Nie masz. Czyli z tobą nic już nie zrobimy. Można by usunąć peron. I dodać ze dwa wagony. No tutaj mało osób. Ile osób czeka na tym? 99. No. To ulepszymy ten pociąg. No jest stąd. Dobra, zapełniają się listy. Sio. Pieniędzy mamy. Deseczek, no tak sobie i właśnie dlatego chciałem tamten wysłać do zajezdni. Dobra. Teraz tak, zburzmy ten peron. Dorzucimy tutaj zajezdnię. W ten sposób. Dorzucimy peron jeszcze tu. Tu już się nie da. Także ty, mój miły, następnym razem idź do zajezdni. Tu natomiast dojechał tylko ten. Czekamy na ten drugi pociąg. Gdzie on jest? Tu do zajezdni pojechałeś. Aha. Dobra, to może tak. Tego nie potrzebujemy, ty jedź. Trasa, jedziesz tu. Może pomij tę stację. Jedź do tej stacji. Dobra, ty natomiast. Tu mój miły. Dodamy ci. Właśnie nie wiem, czy na deski, czy na drewno. Może na to i na to. Pojemność 7. No. Zajezdnię też można ulepszyć, nie? Linia produkcyjna. 50 deseczek i tego. To może na razie nie. Dobra, tu mamy tak. No. Mamy jeszcze jeden na drewno. W sumie 5. Można dorzucić jeszcze ze 2. Dobra. I teraz tak. Gdzie ty, stary, jedziesz teraz? Tu? Bo tędy nie dojedziesz. Więc... no dobra, to jedź tam na koniec. Tylko czekamy. Dobra, ten pojechał. Pytanie, czy to był dobry start w tym momencie, bo oba będą chciały, natomiast tu... Aha. A nie, tutaj mamy jeszcze. Dobra. Pytanie, czy to zadziała, bo oczywiście można by tutaj dorobić drugi peron i stąd jechać tędy. No nie? Na drugi peron i tam. Nie wiem, stary, gdzie jedziesz i co robisz? Jedziesz tu. Aha. No dobra. No to rób sobie, co chcesz, stary, bo dostałeś wagony nowe. Możesz odebrać nowe. Ty jesteś w zajezdni. Tobie miałem, stary, dodać... zajezdnio. Halo.
Tobie miałem dodać wagony. Właściwie to można by usunąć te przestarzałe wagony. Kupić nowe. Uuu, second class, proszę bardzo. No można by. 25 osób. No ze 3. W suwałkach. To przeciągniemy na koniec. I okej. Go. Ty masz jedną trasę tylko, także tutaj się nie ma co ten. Co zastanawiać. 102 listy czekają i 200 osób, natomiast możemy przewieźć 75 osób. Aha, okej. Kiedyś indziej możemy. Suwałki, poczta. Jest kościółek. O, o, o. Tak właśnie na tego spojrzałem. Jedziesz tędy. I wydaje mi się, że jest okej. No tak miałeś jechać. Natomiast pociąg z drewnem gdzie jest? Dopiero tu. Mam nadzieję, że pociąg z drewnem jakoś szybciej przejedzie, chociaż... Bo tak, powiedzmy, że tędy to nie ma znaczenia, jeden przejedzie albo drugi, ktoś kogoś puści. Potem przejadą tędy jeden albo drugi. Tu. I w powrotną stronę. Tego nie powinno być tak naprawdę. Chyba. Tak mi się wydaje. Tego. Bo jeżeli ktoś tu wjedzie, nie, z tej stacji, to ten będzie musiał poczekać. I to jest chyba dobre rozwiązanie. No bo ten tylko tutaj i tak będą czekać, aż ten, jeżeli wjedzie pierwszy, to i tak będą czekać na tego, nie? Więc on sobie tutaj, ten powinien jechać jako pierwszy. Więc wydaje mi się, że to teraz powinno zadziałać. Tutaj jedzie pociąg z tym, po nim jedzie pociąg z drewienkiem. Tu mu pakują różne rzeczy, zabierają. Porażka! No sorry. Pruszków i głogów. A gdzie głogów jest? Tu. A to bliziutko. Co? Jeszcze raz. No pruszków i głogów. Gdzie jest głogów do cholery? A tu. Aż stąd. Stąd tu. I co dostanę? 200 zł. Okazja, dostarcz 200. To już mamy dostarczone, jeszcze węgielka. Postęp 114, przetwórstwo drewna. Ciężki wybór. Trudna decyzja. Nasze przedsiębiorstwo zyskało taki rozgłos, że możemy przebierać w ofertach. Niestety każdego nie zadowolimy. Z wszystkich propozycji wybrałem dwie najbardziej interesujące. Albo transport pasażerów. Wydaje mi się, że transport pasażerów 200, no to będzie dobra sprawa, 2000 w sensie, bo te linie do transportu pasażerów działają. No właśnie, i ten czeka z drewienkiem, bo ten był pierwszy, on będzie jechał sobie tędy i to powinno działać. Stary, ale nie jedziesz te... nie, dobrze, dobrze, bo ty jesteś tu. A czemu ty jedziesz teraz tam, potem jedziesz tu, 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 no i zawróć, chyba że za długo czekałeś. Bo ja myślałem, że tamten to jest tamten. No, szkoda, że tutaj nie mogę tego rozbudować, kurde. Ewentualnie jakąś ciepłownię? Nie. Bo tego też nie zburzę, kurde. No, także to jest taka fabryka trochę z tak zwanej dupy. Bo fabrykę taką fajną, tu mamy tartak, mamy tutaj.
którą można rozbudowywać. Ewentualnie ulepszenia ciepłownia, bo tutaj węgielek też dostarczamy. Dlatego stolarza już mamy zrobionego i to jest dobra sprawa. Narzędzia rolnicze. Nie przywozimy tutaj niestety tych, więc to nie zadziała. No, jedynie kurde deski można tutaj przywozić. ...62 pasażerów, bo taki mamy chyba limit tylko. A nie, to nie ten pociąg. To ten pociąg. O. Gdzie, 49 na 75, czyli... Tak czy inaczej, 24 czeka. Więc trochę może za dużo dałem. Poczta przywieziona. 26, no. No cóż. Najbardziej mnie, o właśnie, ten interesuje. Bo jedziesz sobie tędy. Tu powinieneś się w sumie zatrzymać. Bo ten ma pierwszeństwo. Tak, ty się powinien zatrzymać tu. Mam nadzieję, że nie będziesz marudził i zostaniesz tu, a nie wrócisz. Sio. Ty dojedź tu. Natomiast nie masz, masz tylko węgielek tutaj przy sobie. Mój miły. Ty jedziesz. Wóz drewienkowy. Czyli ty jesteś tu dopiero. 35 desek. Może być mało. Ile czeka na nas? Tu 173. Dobrze, tu jest zajezdnia. No, powoli to kurde się dzieje. Zwłaszcza jak mówiłem, jest problem z drewienkiem. Dobra, ty zostawiłeś wszystko. Jedziesz dobrą trasą. Wóz z drewienkiem dopiero dociera. Elegancko. No, bo to był problem chyba. Chociaż, czy wiem. Nie, to zbudowałem ten most przecież, żeby tylko zwiększyć tutaj. Kto czeka za długo? Z tym coś trzeba zrobić. Zastanówmy się. Ty zawróć. Ty w sumie też na chwilę zawróć. Bo chciałbym tak. Aha, bo tędy można wracać tylko tu. Bo tu jest las i to. Ale my zbieramy tylko las. Można by dorzucić peron. Tu. Nie, no, chwila. No w sumie można by dorzucić peron. Tu. Żeby stąd wjeżdżało się tylko tu. Tylko po co? Nie, no to źle. To tak musiałbym zrobić. Pytanie, czy tobie mogę nakazać właśnie usunięcie tej stacji, ale dodanie tego peronu. No chyba nie. W sensie, żeby on wiedział, że tu ma wjechać. No bo jeżeli pojedzie tu, no to będzie słabo. Wolałbym, żeby tu pojechał. Tu ewentualnie przepuścił. Dupa. Znaczy można usunąć ten peron w sumie, nie? Bo tu nie trzeba mieć tego, także jak sobie stąd pojedziesz. Pytanie, czy ten peron tu załapie tam.
Bo my tutaj jesteśmy po drzewo. W tym miejscu. Dobra, pojedź. Zatrzymajmy. I wybuszmy to. Nie chcę, żeby tutaj był peron, tylko chcę, żeby była zwykła droga. O, w ten oto sposób. Chyba tego nie potrzebujemy w takim układzie. Potrzebujemy tu gwiazd. Nie wiem, po co to jest. To było na pewno kiedyś potrzebne. Tak, tu mamy gwiazd. Tu. Ale chyba tak. Dociera, bo jest pokazane, że są drewienka. Akceptuje, produkuje, więc git. No i już. Więc teraz ty będziesz mógł. Tędy można jechać, tędy, więc tutaj tylko w tę stronę. Tutaj też tylko w tę stronę. Tak mi się wydaje. Bo jedziesz do tartaku i będziesz wracał z prawej strony. Właściwie to nie wiem, po co tutaj, skoro tutaj tartaku nie, nie ten. Ten pociąg właśnie mnie interesuje. On powinien jechać w prawo, z prawej strony. Ustawić ludzi. I tyle. Bo ty normalnie tu zawracałeś, czy nie? Jedziesz do stacji, do fabryki narzędzi? Po co ty jedziesz do fabryki narzędzi? Pociąg czwarty, tu jest pociąg czwarty. Jesteś teraz tak. Czyli tu. Potem tu i dobrze. W takim układzie ma to sens. Tam. Tam zawracasz. Jedziesz tędy. Tu. Tu. Czyli ma to sens, bo on musi z prawej strony, czyli pod, na tej stronie. Czyli podwójny peron to jest dobry pomysł. I potem stacja druga. I zawróć. Czyli tutaj też by się w sumie przydał podwójny peron. Żeby na przykład ten pociąg, który się nie zatrzymuje tu, pojechał sobie może z prawej strony. Chociaż ja wiem, czy to taki problem jest duży. Wydaje mi się, że nie. Dobra, tu jest pociąg z drewnem. Masz drewienka? Masz. Ty mnie tutaj interesujesz. Zrujnowany kościół, co się trzeba? Dostarcz materiały. Jest, zobaczcie. O, masakra. Dobra, ciężki wybór. Przeróbstwo drewna, 70 na 400, okazja. 200 tu prawie mamy to. Zrujnowany kościół, to tylko polityka. Era pary. Mogę to jedynie zapłacić. No także era pary, kurde, przed nami. Dokładnie, era pary przed nami. Także kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeszcze się przejedźmy. Kawalątek. I będziemy kończyć ten odcinek. Także no troszkę więcej, no wiadomo, że troszkę więcej udało mi się zrobić, może bardziej więcej zrozumieć, o, w ten sposób. Natomiast, no dopiero teraz jakby łapię niektóre niuanse, którędy powinny jechać pociągi, a którędy nie i dlaczego nie. I gdzie wstawiać te sygnały. Także kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia, pa pa!